A pewnie panie będą chciały znaleźć to. No. Rynek Łomża i mój kanał Jack Daniels. To zapamiętam. Jak Jack Daniels, to na pewno zapamiętam. Łatwa. Wpadająca, tak. Po prostu. 600. Pada nie tylko. Dobrze to. Dziękuję. Dziękuję również. Ile? W jakiej cenie murzyny? 15. A te wyżej? A te wyżej? Nie wiem ile by dali, za tyle by sprzedali. Aha. No tak po 150 zł. Tu nie widać. Kamieczki obejrzę. Tak, to zwykłe ci się widzi. Przepraszam, pana? W jakiej cenie te króle? 130, 150. Aha, ten sam. Ile to czasu może mieć? Ta ma 6,5 miesiąca, ta ma 5. Co to? To samice. Wszystkie trzy? Ja jeszcze mam dwie tam samice, to tamte mniejsze są, to jedno za 100 mogę. Dziękuję. Przepraszam, tak wybrana. W jakiej to cenie? Po 30 zł. Samiczka okulisieczna, gotowa do krycia. No tutaj pewnie samiczka z młodymi. Tak, to jest matka. Czterowa. To młode w jakiej cenie? 40 zł. Dwa już zarezerwowane. Zadatek dane. Dziękuję. W jakiej cenie słoiczek miodów? 50. Dobry jeszcze. W jakiej cenie ta Silka? 50. Jak chcesz to robić, Karola? No co, gołębie nie umą uciekła, a góry będziesz miał. To nie gołębie trzyma. A to? Koguty. Nie, kogutki. Kogutki. Sama kawalerka. Dobry. Dobry. A króliki? Postówce. Postówce. Tak około postówce, bo przez postówkę 8,90. No tak, jak ktoś konkretnie, to wtedy... Tak. Pana tutaj to? Tak.
W jakiej cenie? Takie jasne? Po 50. Pana? W jakiej to cenie, tak? 50 zł sztuka. Jak to te transle, tak? Transle kiedyś nazywali kaliniaste jakieś. Te transle kaliniaste, jak oni mają takie ten. No te, no nie? No, te takie co mają na tym to kaliniaste. A i ten ma trochę, parę takich, bo tamten ma trochę mniej. Kurwa, mały teren, widać to? Nie widać. No. Rzadko to się trafia. Tak na co moda, nie? Na co teraz to prawne, to na jasne, to na to i tak. No da, tak. Się zmienia. Nie nagrywaj, nagrywaj i nie będziesz gadał za mną. Jak nie? W jakiej ty cenie tutaj te króle? Panie i tak nie kupi. Ale zareklamuje. Aaa, to kupi zaraz w nocy. Panie. O! A to w jakiej cenie? 50. 50 za sztukę. Zapraszamy na rynek do Łomży po króle. No. Dużo dzisiaj jest. Najebano, nie? No można tak powiedzieć. No się doda. Dobry. Dobry. A to? Co to za? Nie buty. I jaka cena jest? 1000. Za sztukę? Co, za sztukę. Nie kolczaty. Łapki. Oboje, para. Jaka cena tak widzimy? Złotych? Proszę, bo? 150 złotych. A ten czarny samczyk? 50 Wieśniaki? Jest na mojego głębi filmu. Filmuję i filmuję. O, zjawu się. Nie ma co. To chyba nie, nieźle, czy źle. Tak sobie chcesz. Dobrze. Co? Jedzie. Bo niektórzy chcą, niektórzy nie chcą to nagrywać. Ja pudełek nawałem na gołębia, aby nic nie wyszło. Dyszkę. Polską dyszkę. Za pocztowego? Tak. O, pocztowy to drogi. Ładny gołąb to jest drogi. No, jeszcze w telewizji będzie. Mamy tylko wiekowy już trochę.
typowy? No, 13 rok, 10, 11. 11, tak, no to trochę faktycznie. Kurde. Ładny dom. Miał z niego uciągnąć? Tak. Trochę grucha jeszcze? Tak. Żeby panika była? Towarzystwo rozrusza. Jak nie, to tu patrzysz, który potrzebny tam. Tu jest jedna samiczka, a reszta tam. To może o taki piękny, o. Ja też umrę dam stówkę. Zobaczcie, to ja tu nie widzę. Jest rok. Biała obrączka. Gdzie jest? Mówiłem. To jest to jest. Szkoda mi, kurde. Do uszu. 384. Okay. No, mam nie też. Ale im ma do jakiego ębu. To jest ta. Wywrotka. To z tym będzie? Łomża będzie? Nie, 354, Łomża 16 ma. Jak nie miejsce, to się kładzie. Polskę trochę dalej gdzieś. Taki grazerek. A tego jaka cena? Dwie dychy. Tak do kamery, a po kamerze to za dychę. Nie no, żeby całkiem tanio, nie no. To ja się, to wyłączę mi się od ceny. Dyszkę. I poszedł. To by to. Raz będzie to po dosy, to cena, że głowa boli, a przyjdziesz na rynek po dychu, jeszcze nikt nie chce. Tak, słucham, pyle machę. Dwie dyszki, woreczek, 15 kilo, jadam marchew, soki, się cisnę, po dosy, to tu późnego mutka to tam za 500, to jeszcze będzie dumał. Tak, bo jakieś trochę co stare latają, to już... Mówię ci, tam lepszy, że trzeba... Dwa i półtora, z piątkę dasz. Tysiąca? A co? A teraz, jak my kupili, czyli matka jej 20 roku, pierwsza psa w Polsce w ogóle była, nie? Samica. No ale za mną dziadka późnego projektu tysiąca. Samo z płodu wzięliśmy. Co ciekawsze, trzy młody uchowałem w tym roku, dwa na oblotach. Jastrząb jeden został i od razu zamknęłem go w wolierę, bo mówię, nic nie będzie. Tak, na YouTubie będzie? Będzie, tak? Tak. Będzie można pisać. Rynek Łomża. O, dobrze. Dobrze, dziękuję pięknie. Tam jeszcze rynek Łomża i można dopisać Jack Daniels. Jack Daniels. A, dobra. Jeśli nie ma, to zapraszam do subskrypcji. Aha. Pod filmem jest taki czerwony, subskrybuj. Raz. Dobra, dzięki. Dziękuję również. A w jakiej cenie taki woreczek martwi? Woreczek martwi kosztuje 20 zł 15 kg. A ziemniaki? Ziemniaczki 25 zł. 15 kilo. Dziękuję. Ale dycha gdzieś poszła, czy na miasto, czy... W jakiej cenie murzyny? W dychu. I się straciły, kurwa, nie? U mnie mają być genialne, nie dam dzisiaj. Nie, lotne super, oni same tam nie trzeba ich wypuścisz, tylko to. Zdeniu, to wie, że jeden, to mnie... drugi, tylko klep i po kolei zaraz idą w górę tam z tym, co mówię. My takie inne tu mieli, to wypasowali, bo to tak na dach, dwa koła i fajnie. Ja to razem musiałem wziąć kapuczy kura, taśmę wziąć.
jebancy poźmie w górę, tu się takie w kurdialu mi to. Ja nic, ja tylko nie mogę na wiadrami nawet koni. Nic. Mówię, pojdę, który ci 3-4 dni jebam. W jakiej cenie taka para czarnych? 500. 500. No. A te krymeczki? 200 czerwony i 350 czarny. Ja przepraszam, w jakiej cenie pocztowe u pana? Dobra, a ile chcesz kupić? 500? 300? Do domu zapraszam i... I możemy rozmawiać. I co niedziela fotki moje? Wybiście je do internatu, nie? Będą. Będą? Będą. Dobry! No skupę czasu niedzieli. Trzecia niedziela z kolei jest. Ale to, panie, ile to trzeba? Nie, trzeba zercia do... Zercia ile to jest? Mówi pan, że nie? I co? Powodzi dla zębra. No i uciekł, no i chuj. To wszystko, ale promocja. W jakiej cenie to pomoże? Podich. Jak darmo. Zgadza się. Kupić. Nie. Ale pójdę do obiektywu, na Ukrainę pójdę, bo nie wiem. Przepraszam. W jakiej cenie to jasne? 120. Za? Park. To Kingita? Tak? Nie. Nie. Ryś polski. Ryś polski. I jaka ta cena? 50 za 2. 50 za 2. Nie masz panu gotówki, rozłożę na radę. No rzadko taka
do godność się trafia. To trzeba korzystać z okazji. A kogucik? 50. Młody, żółte nogi. Rosą jak się patrzy. Strasznie dobry. I ozdobny, i konsumpcyjny, jak to chce. Jak to chce, jak to on to. A to Budapeszty? 10, 15, kto da? Ile komu nie szkoda? Dużo? Czego? Ile taki to W jakiej cenie u pana te szaryki? Tego żółtego to ja sobie kupiłem, wiesz, a tamtu cięśniej sam jest. Czerwony do sprzedania, żółty nie. Co? Czerwony do sprzedania, żółty nie. A żółty sobie kupiłem do tego. 100 zł dałem za żółtego. Kiedyś tak nie było, tak w cenie one tak nie były. Te żółte nie były aż tak w takiej... W takiej... Potem tego faceta wziąłem, ktoś w swoim kapturze, nie? Zresztą tam jednego ma, ale on się pomylił i tego. To miał chyba z rano z pięci, po 100 baków wszystko. 120 mnie dawał ten jeden, nie dał 120, nie chciałem. No bo mam samicę, kurwa. Tak. Ale cenią jak skóra, wyszli coś takiego skarb naszego. Wiesz, ale wszystko ja nie mam, jak jeszcze za miesiąc, w kwietniu. Wczoraj w Mazowiecku byłem takiego szarika, ten koleżka kupił, dał stówę, 150 od razu, mówi, daj pan, dam 50 zarobić. I on to za kurwa, za 150. Nic nie lepsze od tego. Byłem którejś niedzieli, też nagrywałem tam dalej, nagrywałem tam dalej. Tu ktoś miał też po 150. Tak. No, kurwa, nie wiem. Kiedyś wcześniej to tak pamiętam, to tam 35 do 50 no, jak było. O taką porę w tamtym roku, kurwa, to dużo taniej było. Ja co rok tych szalików swoich wywożę. Kurwa, to po 40 i po 35 brałem. A teraz o tą porę, a to będzie w kwietniu, nie? No tak. Wczoraj jeden tam miał w Mazowiecku czerwonego, mówię, może wezmę na krzyżówkę. 400 zł, ja się na głowę złapałem. 400? 400 nie chciał za samca. Nic strasznego, no biały dziobek, krótki dziobek. No ładnie no, to się nie. 400 zł, nie? Kurwa, to ja mówię. Nie widziałem, 200 cenią, nie? Kurwa, za... Po 100 można kupić, 50 czerwony, ale nie 400. Nie. 400 to no to kurwa, pogata. I pojechał z niego do domu, mówię, a ja płaciłem po 200, mówię, za jednego kiedyś, kurwa, też wejdę, tak. To bogato, no nie spodziewałbym się tego. A pocztowe? Pocztowe? Po 15, no. Odu ja 10 zł. 15 zł. Tak się bierze. Wszystko z obrączkami. Jeszcze odwrócił. Zobrał w kościół. Mój samice mi puścił, tak mi wyjebała, kurwa. Ja bym kupił, wiesz, sobie, no, to mi się nie podobało. Musiał być chyba chory, wiesz? Jeden się jest. Żadnych... Kiedyś tak mówię, jak mówił. Mówię, ktoś by się mocno sadził, to dam ci tyle, żeby się złapał. No kurwa, taki kurwa, byli chory, to pójdę. Brata ci przywiozę przedwczoraj, a który? Dużo mówi. Nie, dala. Ja tak właśnie pierwszy raz ją w ręce wziąłem. Okay. Tak to miłej mi nawet. Przepraszam, to szarik. Szarik. Jaka to cena? Stówka.
rozleiliśmy. Było dwa, tu jednego człowiek zabrał. No to gdzie chcesz? Każdy się zastanawia, taki, ja mam takie żółte, na, jak blewinki na pas. Mam niebieskie, mam takie. Trzy ryki takie. Nie mam pojęcia. Przepraszam pana, w jakiej co jest szeryki? No dobry murzyny, co tu mnie od tego gościa? Stare sęki, ja ich nie przyjąłem. No i jeden w klatce tylko. No, rob ładny, nie tu tylko drobny. Niech się uśmiechnie. No, chyba lekko. Lekko, pili go to. Co? Nie, no, a jaka jego cena? Całe stówy. A. Czekaj, jeszcze teraz na tym zrobisz, na fotelu mu kurwa zrób. O. O, na fotelu teraz mu robię zdjęcie. O, ładnie mu zrób, kurwa. Kurwa, chyba filmowi. No. Dawno ciebie nie było. No, 30 lat prawie, no. No. Ja tydzień temu to nie byłem, ale ostatnio. Poprzednie niedzielę byłem. Tydzień temu nie byłem. Nagrywałem. Nie wiem, to wcześniej nie tam jedno opuściłem. Nie ma problemu. A tak to zawsze jestem. W jakiej cenie daje śniaki? Po 50 chyba gadam. Aha. Po 5 dni. Poszedł tak gdzieś właśnie. No to. Pan się kuwa już nie ma. Od napełnienia. No i to nie takie proste, że pasek zmienić. Trzeba coś zmienić. Ja chciałem, że nie tam się... Przepraszam pana? Kolegi. To jest szeryki w jakiej cenie? Nie wiem, ale do sprzedania. No. Zaraz on będzie. On zaraz będzie tu. A ten? Indor? Też do sprzedania. A nie wie pan ceny? Nie wiem, no to nie mówi, to jego, nie? To nie. Miał węsi i była para, jedyczka była. I on teraz tak katęczny do niej, co tak było. Ten Indor to 300 zł. 300. Nie nagrywa, bo cię kurwa wejdzie, ci się śniło później. A ten bucian tu samiec jeden jest? Czy jest to para. Ja, jak sprzedać to na parze. Ile chce za parę? Stówę? Stówę jak da, to zabiera. Nie, no to już i tak z nich zeszłem. Tak przeważnie. No to jak tam uważa, ja nie namawiam, bo ja ich sobie puszczę i one mogą siedzieć, mnie tam nie przeszkadzają. Jest 3 pary, to będzie 4, nie? O, tak. To i tak dobrze już powiedziałem. Mareczko. Nerka samicy. Żeby samiec to by z domu nie wyjechał. I jakie cena jej? No 200 mówię.
tak zaporowo trochę, może no niekoniecznie do zbycia. Nie? Dlatego i cena taka pewnie. Żeby był samiec, to nie było najsłabsza z tych, co mam w domu. Aha, aha. Jak się klient trafi, to się dogadać można. No, to zgadza się. Jak powiesz mniej, to jeszcze chcę mniej. Już mówię tak, bo dziś miał być Bonio, bo ja jej nie brał, ale gdzieś miał przyjechać i wziąć, ale go nie ma. Tam żałobniki to więc były, jakby chętnie był tam. Dużych pieniędzy za te akurat laty to nie chcę. A i jaka to cena ich? Za nich? Tak. No parę mówię stówę, ale to tak do negocjacji. Zabociany to normalnie mówię 150, ale że tutaj myślałem, że amator jest taki, że się zna, to weźmie. Jak nie, no to nie. Mogę się... Ale wydarka to znowu? Co? Wydarka na bezbycie. A jest? Samica. Żeby muszę wziąć i zbierać. My jeszcze kurwa zebrani dzisiaj mamy i chwilę ci jechać i nie kurwa. Janewkę myślałem, że dostał jakąś fajną, ale nie. Jeszcze kobyłka mi się kurwa oświeciła. Muszę kurwa patrzeć. Jakie co, jedne kryłeczki? Samiec 180 chyba ten jeden. To jest samica taka mowa. Te dwa są samce. Jeden 140, drugi 180. Od razu nie zdążył się urodzić. Ciężko było obić. Przebieg 7 klaczy będzie, co? 13 przepraszam. Jak mój stary. 14 przepraszam. W bloku siedział po 8. No ja w bloku siedział, przecież kurwa. To że mnie teraz u mojego ojca ta stabilna. Od drugiej rany. Od... Ten? Żałobny. Samica pewnie. Samica. Jaka ta cena? Nie pędzicie sobie za nią. Nie, 500 zł za nią. Trzy samice, nie było, już się lęki zaczęły, patrzę. Biorę. Ale miałem takie stare grafy, te Mercedesy i wszystko było... Faliste? Te? Żółte, fioletowe? I wszystko było dobre. W jakiej to cenie? 4 dychy. A tu wszystkie wykręcić. Nie ma. Mają, nie wiem, za 3 dni. 3 dni. 3 dni. A jeszcze, żebym nie wyjmał, to jeszcze... Na parę, jak chce ci po sobie za sztukę dać, wrócę z czasu w tym, to nie. Pana? W jakiej to cenie? Po 100 nie wiem. Po 50. A nic nie ponoć z tym. Kurwa to... No. Na zdjęcie idzie, to kurwa trzeba cenę potwierdzonej do góry. Weź! No, na razie. W jakiej cenie takie jaśniaki? Po 3 dychy. Po 3 dychy. Trzeba brać, kurwa, promocję.
promocyjna cena. Promocyjna cena. Tak. I jak, jaka? Jak wszystkie? Tak. Po 10 zł. A to faktycznie. Po 10, to, jak wszystkie. To jest promocja. To jest. Nie? No. Ale zainteresowanie jakieś jest, czy tak nie za bardzo tutaj? A, to jak zawsze, trochę sprzedałem. Aha. No to tak jeszcze nie jest tak tragicznie. Tylko nazwa sprzedanie. A, to jest 10-15. No tak. To niewielkie to pieniądze. No co? 15 zł. Białe to buty. To duże. Samnica. Która? To czy to? To. Samnica. Tylko samnica, pary nie ma. Matka wyzwania i wyzwania. Jaka to cena tych boków? To dawno ci a tak, chcesz kupić czy się bierzesz? Nie, to co? Po 40. Aha, po 40, para. A te kluki? To nie moje. Prawie 96 lat. Po 80. Po 80. Kurwa, do setki jest niedaleko. Ci kto proszę, ja ciebie jeszcze ten telefon wyrwie i kurwa spali się na panewce. Miejsce publiczne można nagrywać. Publiczne? Tak. U siebie na podwórku. I dwie co mi się nie zostało. Para pozostał na zaraz jajka zaraz. Może dziadać idzie na serce. Chorek ci oddał. Co? Jaka? O, jaka cena tych czerwonych? Za 1,50. A to chowasz już takie? No to tak, że 30 oddał. Nie pudo bułwie, panie wsadzi do bułki, one tak do 3-4 dni jajka zniosłeś, one tak na gnieździe się zniosłeś. Taki łatwiejszy jesteś, tak nie odlatuje. Panie w sekundzie, ja pudo, bo jeszcze pan tylu węgierskich nie miał, te tu idą. A ty też? Parę, winerki? 150. Za całą parę? Tak. Gdzie sam? Nie, ja się nic nie upuszczę. Ten? Nie, ten tak. Idę gdzie? Nie chcę nic skonować? Policja tysiąc procent. Wciskam parę by tam było tych pary. Ile? 160. A ten ile? 80. A tutaj ten? 30. Pozdrawiam oglądających. Zapraszam do subskrypcji, komentowania i zostawienia łapki w górę.